Witam wszystkich na kolejnym odcinku porad z fizjoterapii kanału dorehabilitacji.pl. Tematem dzisiejszego odcinka będzie ból kolana. Ból kolana, który towarzyszy nam w sytuacji schodzenia w dół, czy to po schodach, czy to na wędrówce w górach. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać łatwy sposób, który może zniwelować, ograniczyć wyżej wymieniony ból i pozwolić na kontynuowanie wycieczki lub wędrówki. Także zapraszam. Ok, zanim przejdę do pokazania, co z tym zrobić, jak z tym walczyć, to informacja. Nie będziemy tu diagnozować kolana, bo to powinniście zrobić z lekarzem ortopedą lub fizjoterapeutą. Tu jedynie pokażę Wam sposób, który w większości przypadków bólów kolana podczas chodzenia, tym bardziej schodzenia, może zadziałać. Nie zwalnia Was to potem, oczywiście z obowiązku, żeby się skonsultować wcześniej czy później, czy zdiagnozować to prawidłowo u lekarza ortopedy, czy też fizjoterapeuty. A to, co tu pokażę, to jest wyłącznie moja propozycja i mój pomysł na to, aby łatwiej, lepiej skończyć wędrówkę. Ktoś, kto się zajmuje problemami stawu kolanowego, wie dobrze, że bez względu na to, jaka jest przyczyna problemu w stawie kolanowym, następuje taka sytuacja jakby ochronna tego stawu, spowodowana jakby poprzez mięśnie. I co tu się w tym momencie dzieje? Bez względu na przyczynę następuje napięcie jakby spastyczne części mięśnia czworogłowego, jakim jest mięsień prosty uda, czyli ten tutaj, oraz jakby porażenie wiotkiem mięśnia obszernego przyśrodkowego, czyli tego. Mięsień czworogłowy ma te cztery głowy i to są właśnie te dwie, które reagują poprzez pewne zachowania na jakikolwiek problem w kolanie. I teraz, co powinniśmy zrobić, aby ten ból schodzący, bo prawdopodobnie w większości przypadków ból, który to powoduje, będzie to jakiś problem w stawie jeszcze rzepkowo-udowym, tam będzie problem z rzepką i tak dalej, ale mówię, tego nie diagnozujemy. Co należy zrobić w tego typu przypadkach, kiedy ból mamy podczas schodzenia ze schodów, schodzenia z gór, podczas marszu? Bierzemy w ten sposób, że jeśli mamy możliwość, to czy to podczas wycieczki, czy w hotelu w nocy, jak już zejdziemy z gór, jak najczęściej próbujemy siadać po japońsku, czyli ten siad pośladkami na piętach. Rozciągamy mięsień czworogłowy w tej pozycji. Następnie, jeśli chwilę tak posiedzimy, jeśli jest bardzo mocne rozciąganie, można coś między pośladek a piętę podłożyć, żeby ten kąt był mniejszy i to napięcie nie było takie nie do wytrzymania. I teraz, czy to jesteśmy w przerwie gdzieś w górach, czy gdziekolwiek, czy właśnie wieczorem w hotelu, należy najpierw rozciągnąć mięsień czworogłowy z jednoczesnym rozcieraniem go w poprzek, w ten sposób. I najlepiej to robić poprzez jakby przód uda, aż przyśrodkowo. W ten sposób rozcierać głęboko ten mięsień i tu przy kolanie, jak się już będzie nam zginać jakby nad rzepką, tu także, tylko że tu wsadzić kciuka, żeby jak najbardziej rozcierać tutaj ten mięsień czworogłowy, który nam potem wchodzi jakby pod rzepkę. I następnie, jak już sobie tak porozcieracie, to pamiętajcie, że mięsień przyśrodkowy będzie bardzo bolący i bardzo tkliwy. Ten będzie napięty, ten będzie porażony wiotką. W tym momencie macie boczną część uda i tu dokładnie w linii środkowej wsadzicie palucha, będzie bardzo ostry ból, jakby Wam ktoś tam wbijał gwóźdź czy nożyczki. Te punkty należy lekko uciskać, masować w kółeczko i co 2-3 cm taki punkt będzie. I to powinniście robić w trakcie jakiejkolwiek przerwy, choćby na chwilę. Usiąść po japońsku i porozcierać, wjechać na ten obszerny przyśrodkowy, następnie trochę punktów tutaj pouciskać. I teraz do tego jeszcze potrzebny nam będzie zwykła taśma kinezjotapingu, jeden odcinek taki 10-centymetrowy i dwa takie 15-20-centymetrowe. I jak obkleić to sobie, żeby w trakcie wycieczki ból kolana przy schodzeniu był mniejszy.
Otóż bierzemy sobie w ten sposób, że przygotowujemy jeden plaster. Wszystko zależy od wielkości nogi i tak dalej, ale najważniejsze jest, żeby móc objechać kolano. To są plastry, które są rozciągliwe dość mocno, więc nie musimy się tym przejmować. I pierwszą rzeczą, mięsień czworogłowy a jego tak zwany mięsień prosty, uda, będziemy obklejać jakby na rozciągnięciu tego mięśnia. Czyli przyklejam sobie plaster pod rzepkę, pod rzepką, przyklejam, rozcieram, żeby sobie zrobić bazę. Następnie lekko go naciągam na jakieś 25%, idę na kolano, tutaj wciskam i teraz siadam sobie po japońsku i na maksymalnie fajnie rozciągniętym mięśniu czworogłowym lekko go naciągam, o, w ten sposób. I rozgłaskuję, żeby się klej złapał skóry. Następnie ten mniejszy, 10-centymetrowy, biorę w ten sposób, że naciągam go na 100% i tu jakby powyżej zgięcia mocno dociskam, bardzo mocno naklejam, żeby powstał mi taki krzyż. Oczywiście jak ktoś ma mniejszą nogę, drobniejszą, to można te paski kleić na pół, przycinać na pół. O, w ten sposób i to jest początek. To będzie wyglądało właśnie w ten sposób, tak? I teraz kolejna rzecz ważna, mamy mięsień jeszcze obszerny, przyśrodkowy. I jego będziemy troszeczkę inaczej obklejać. Jego musimy obkleić na wyprostowanej nodze, bo jego będziemy musieli ustabilizować, jego będziemy musieli jakby wzmocnić poprzez ten plaster. Czyli mięsień prosty uda jest naklejany z lekkim rozciągnięciem na jakieś 25%, ale w rozciągnięciu, czyli w tej pozycji, on jest teraz rozciągany, za to mięsień obszerny, przyśrodkowy, ta część mięśnia czworogłowego, która jest porażona jakby wiotką, gdzie są te punkty, mniej więcej jak tutaj, jego musimy obkleić na wyprostowany. On tutaj jest teraz w napięciu maksymalnym. I teraz robimy to w ten sposób, że znowu przyklejamy sobie tu poniżej, z boku i następnie maksymalnie wyprostowana noga, kolano w dół, maksymalnie taśma jest klejona na rozciągnięciu 100%, o, na boku, w ten sposób. Tą taśmę tu musicie czuć. Ona musi czuć, wy musicie ją czuć, że ona wam troszkę stabilizuje i tak jakby przeszkadza. W ten sposób. Czyli jeszcze raz mówię. Tu rozciągamy mięsień i naklejamy taśmę prawie nierozciąganą, tam do 25%. Tą taśmę na 100% rozciągamy i przyklejamy, tak jakby po krzyżu, powyżej kolana. Za to tą prosta, sztywna noga, skurcz mięśnia, tej części mięśnia, nie tylko przyśrodkowego, obszernego, ale całego i maksymalnie rozciągnięty plaster, żeby ustabilizować słabą część tego mięśnia czworogłowego. I w tej pozycji, w takim obklejeniu, jesteście w stanie chodzić z mniejszym bólem. Jest jeszcze taka opcja, że ja już tutaj nie mam naklejki, ale jakbyście chcieli, to możecie tą jakby górną część tu z krzyża podkleić na wyprostowanym, znaczy takim nie do końca wyprostowanym kolanie, jak mamy rzepkę poniżej. I też na 100% naciągam i dociskam jakby pod rzepką. Taką stabilizację rzepki robi. W ten sposób. To wygląda wtedy taka literka do góry nogami T. Albo krzyż, albo T. Jak ktoś ma więcej plastra, można zrobić i tu, czyli tak jakbym objeżdżał rzepkę z dwóch stron, ale najpierw ciągnę plaster wzdłuż mięśnia prostego uda. To jest taki sposób po prostu na ten ból kolana, z który schodzimy w dół. I myślę, że to powinno wam często pomóc zadziałać do dojścia do tam punktu końcowego wyprawy, wycieczki, ale jeszcze raz powtarzam, jeśli by ten ból był dość częsty,
to warto spotkać się z ortopedą czy z fizjoterapeutą na dodatkową, dokładną diagnostykę, żeby wyeliminować jakieś inne przyczyny. Także dzięki i do następnego razu.